Włącz radio. Jakaś bajka ma być. Gadająca poduszka. W rodzinie uważano, że Tomeczek jest bardzo spokojnym chłopcem. To jego starsza siostra rozrabiała. I chociaż miała już 11 lat, wciąż wszyscy sprawdzali, co robi i czy przypadkiem niczego nie psuje, bo miała do tego talent. Tomeczek za to uchodził za grzecznego chłopca i nikt się na nim specjalnie nie skupiał. Idealne dziecko, tak mówiły nawet panie w sklepie. Tak, ale Tomeczkowi na tym wcale, ale to wcale nie zależało. Zależało mu na spaniu, bo bardzo lubił spać. Uwielbiał, kiedy tata albo mama kończyli mu czytać książeczkę i po całusie mówili: dobranoc, kochanie, czas już spać. I spałby Tomeczek, oj, naprawdę by spał, gdyby nie ta poduszka. To była wygodna poduszka, ale nawet jeśli mama zmieniała poszewki, jeśli przekładała ją bardziej na prawą albo bardziej na lewą stronę łóżeczka, to zawsze było tak samo. W nocy, kiedy dorośli spali już smacznie, poduszka zaczynała gadać. I gadała, 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 gdy tylko Tomeczek kładł na niej albo obok niej głowę. I nie były to bajeczne opowieści o dalekich krainach. Nawet nie były to sagi o wojownikach albo smokach. Poduszka plotła trzy po trzy, powtarzała, co usłyszała za dnia z innego pokoju, udawała dźwięki zza okna, nagle przypominała sobie jakieś rozmowy Tomeczka z siostrą, akurat takie, kiedy się kłócili. I to wydarzało się codziennie. Poduszka znienacka przywoływała stare pretensje, dawno już załatwione awantury pojawiały się w głowie chłopca, jakby wydarzyły się właśnie dziś, a nie 5 dni temu. Poduszka potrafiła tak nadawać naprawdę długo i rzadko kiedy było to usypiające. Tomeczek zaczynał się denerwować już po pierwszym kwadransie, bo przejmował się tym, co usłyszał. Nawet czasem kładł poduszkę daleko, daleko w nogach, ale i stamtąd dochodził jej głos. Kiedy wrzucił poduszkę do szafy, to otworzyła sobie drzwi i dalej gadała i gadała, może trochę ciszej, ale nie dało się spać. Tomeczek naprawdę nie wiedział, co ma począć. Raz, kiedy zwierzył się siostrze, to ta go wyśmiała. No i jak mógł powiedzieć mamie, że poduszka gada? Siostra stwierdziła, że mały świruje i tyle. A w rodzinie uważało się, że Tomeczek po prostu cierpi na bezsenność i podawało mu się to wstrętne, ciepłe mleko. Dzieci czasem mają naprawdę niełatwo, chociaż dorosłym się tak nie wydaje. Tymczasem poduszka potrafiła przez 2 godziny opowiadać o różnych niemiłych chwilach, które Tomeczek ostatnio przeżył, a ona je teraz powtarzała, dodając nowe, kłopotliwe sytuacje. Najbardziej kłopotliwe było to, że chłopczyk nie miał pojęcia, co z nią zrobić. A bez spania każdy dzień wydawał się coraz mniej wesoły. Pewnego razu siostra z samego rana, idąc do łazienki, zajrzała do jego pokoju i w przypływie rzadkiej siostrzanej czułości zapytała: hej, mały, czego byś chciał dziś od życia? A Tomeczek powiedział: chcę, żeby ta poduszka nie przeszkadzała mi w spaniu. Chcę, żeby ta poduszka nie przeszkadzała mu w spaniu.
Siostra nie zdążyła skomentować tej prośby, bo łazienka właśnie się zwolniła, więc tak jak nagle się pojawiła, tak znikła z pokoju Tomeczka. Ale prośba wypowiedziana na głos mocno i pewnie, znalazła swojego adresata. Czy znasz pan Sena? To ten pan, który zna się na wszystkich snach. Mieszka przy wjeździe do miasta i umie nawet namówić poduszkę, żeby zajęła się czymś innym niż plotkowanie przez całe noce. Pan Sen rzeczywiście znał różne sposoby na spanie. Prośba Tomeczka czekała na biurku pan Sena w kolejce przez kilka nocy. Potem pan Sen przyjrzał się jej i uznał, że wymaga jego osobistej wizyty. Nie chciał jednak przestraszyć chłopca takim nagłym pojawieniem się. Nie był żadnym czarownikiem, tylko pracownikiem nocy. Więc postanowił, że pojawi się jako głos. I poduszka, a jakże, go zaanonsowała, gdy tylko Tomeczek został w pokoju sam. Więc poduszka chrząknęła niewyraźnie i dość cicho, jak na swoje możliwości, powiedziała: mam wiadomość dla ciebie. A potem milczała tak długo, że zrobiło się to dziwne. Jaką? Zapytał Tomeczek. Dobrą. Od kogo? Od pan Sena. Nie znam pana Sena, powiedział Tomeczek. Pan Sena. To poznasz, oświadczyła poduszka. A chcesz poznać? Tak, zgodził się Tomeczek. Nie przepadał za obcymi w domu, ale poduszka zachowywała się tak nietypowo, że chciał sprawdzić, co i kto za tym stoi. Dobry wieczór, odezwał się pan Sen. Nie było go widać, Tomeczek tylko słyszał głos. Dotarło do mnie, że masz problem. Czy dobrze sypiasz, chłopczyku? Nie, mruknął Tomeczek, który nie spał dobrze. Przez poduszkę nie śpisz dobrze, prawda? Tak, przytaknął Tomeczek, zaskoczony trafnością tego podejrzenia. Bardzo gadatliwa poduszka ci się trafiła, prawda? Tak, potwierdził Tomeczek. Czy jesteś w stanie sam zadbać o nocną ciszę? Zapytał spokojnie pan Sen. Sam? Ożywił się Tomeczek, który lubił trudne zadania. Dokładnie, zupełnie sam, sprecyzował pan Sen. Chcę, zapewnił Tomeczek. Otóż, zaczął pan Sen nieco uroczyście, twoja poduszka wymaga naprawdę sporo uwagi. Czy kiedykolwiek z nią porozmawiałeś? A mógłbym? Zdziwił się Tomeczek. Ona cały czas coś mówi. Oczywiście, pan Sen się uśmiechnął. Ona mówi. A ty? No, Tomeczek się zamyślił. Nie. I tu mamy rozwiązanie. Pan Sen przysiadł na brzegu łóżka. Nie było go widać, tylko kołdra się trochę zapadła. Ale to będzie wymagało od ciebie wysiłku. Dobrze? Zgodził się Tomeczek. Zatem codziennie powiedz poduszce coś miłego. Jedno, dwa zdania. A potem połóż ją na parapecie, żeby mogła wyglądać przez okno, rozmawiać z gołębiami, z chmurami, ze słońcem, z kimkolwiek zechce. Potem poproś, żeby była cicho w nocy i żeby pilnowała twoich dobrych snów. Bo właśnie od tego są poduszki. Tak? Zdziwił się Tomeczek. Tak. Pan Sen ściszył głos.
Zapytaj o to swoją siostrę jutro, a teraz śpi. Śpi, śni. Śni, śpi. Śni, śpi. Śni, śpi. I Tomeczek zasnął w błogiej ciszy, bo poduszka zajęła się myśleniem o niebieskich migdałach. A rano przy śniadaniu Tomeczek naprawdę zagadnął siostrę. Wiesz, od czego są poduszki? Zapytał. Siostra właśnie zjadała pysznego naleśnika i miała pełną buzię i tylko wzruszyła ramionami, żeby mieć dobre sny, wybełkotała, tak jakby mało wyraźnie. I zajęła się nakładaniem dodatkowej porcji dżemu i wszystko stało się jasne. Tomeczek podsunął jej słoik z dżemem, a potem wyniósł poduszkę na balkon, żeby sobie porozmawiała z wiatrem. To był początek bardzo długiej, wspaniałej relacji z poduszką. Czy ty już znasz Bansena? Czy dobrze sypiasz w nocy?